że poświęcona kryzysowi historycznemu. Poczekajmy jeszcze sekundkę, zanim tam się tutaj goście nasi zbiorą, bo mamy dopiero 60 osób na Click Meetingu. Napiszcie po pierwsze, czy w ogóle nas słyszycie, bo to z tym dźwiękiem bywa różnie. Sławek, czy Tak, jakbyś ja też próbował jeszcze powiem. może to. Tak. No to cześć wszystkim, hej. Doceniam to, że pewnie siedzicie w domach i o cześć, tak, cześć Maćku i cześć Tadeusz. I siedzicie w domach i takich spotkań internetowych, czy jak tam przez Zoomy, czy jakieś inne click meetingi, czy coś, to pewnie macie już trochę przesyt. Nie mówiąc o tym, że dzisiaj jest piątek, właściwie już świąteczny. Więc tym bardziej miło mi, że jesteście. Cieszę się, że słychać. To mam jeszcze takie pytanie. Jakbyście powiedzieli, bo ja pierwszy raz tutaj jestem zaproszony przez Janka, to jakbyście powiedzieli, kto z was jakby już inwestuje w mieszkania, a kto dopiero myśli, a kto jest na przykład z konkurencji i nie ma żadnych mieszkań, ale no, chciałbym usłyszeć, co tam słychać. To też będę wdzięczny. Okej, okay, CFI Stolica, super. Dzisiaj A, maili dzięki. wysyłaliśmy nawet. Kilka plus CFI. Kilka, Czy jest tak. A, tutaj? Krystian, no brawo, tak, jesteś z Zuri. Też Jacek, bardzo miło. O, i Piotr, no, z Luksemburga, tak. Cześć Piotrze, hej. Mam nadzieję, że się skontaktujemy offline i powiesz mi, jak to wygląda tam w Luksemburgu, ten koronawirus. Tak, a czyli raczej osoby, które już inwestują i planują. O tak, dobra, to będziemy w kontakcie. Flipy, okej, okay, Ola, witam. Cefiu Śląsk, super. Cieszymy się. Ja od razu chciałem jeszcze w międzyczasie też pozdrowić słuchaczy na Facebooku, bo Sławku, tego nie podglądasz, ale witam Łukasza, Jacka, Damiana, którzy z Facebooka też do nas piszą, z Danii. Wynajmują na przykład mieszkania w Łodzi, więc widzę, że Facebook też jest aktywny. Cześć. Tak. No to też prośba do ciebie, Janek, żebyś czytał, bo ja tylko widzę te z Click Meetingu. Tak? Jasne, Także no jakby dokładnie, jakieś pytania, to tak coś. No i w ogóle jeszcze, tak jak już się rozgrzewamy, to jeszcze chciałem pogratulować też Jankowi, bo w sumie on zaprosił mnie i zwykle jestem przyzwyczajony do tego, że osoby, które mnie nie zapraszają, jakby nawet jak chcą mi przysłać jakieś pytania, to ja nie chcę, jakby wolę po prostu odpowiadać tak na żywo. No ale tutaj to jesteśmy z jednej firmy, tak? Więc a i tak się nie przygotowywaliśmy do tego spotkania. Nie wiem, czy uwierzycie w to, ale taka jest prawda. I w związku z tym, no, mam nadzieję, że nie powiem coś, co idzie totalnie w poprzek jakby tego, co ty, Janku, tam mówisz, czy gdzieś pisałeś i tak dalej, no bo żeśmy nic nie. Także zobaczymy. Janek mówił, w każdym razie spore ryzyko, tak? No, bo mogę mu tutaj napsuć Dokładnie. coś Ale ja lubię ryzyko, to już wielokrotnie mówiłem. Dzięki Sławku, że w ogóle znalazłeś czas. Znaczy, no, normalnie to jest trudne, żeby ciebie złapać w ogóle na chwileczkę w jednym miejscu jeszcze z internetem, żebyś mógł wystąpić tak naprawdę dla wielu osób, które chciałyby ciebie usłyszeć, czytały twoje książki. To zanim w ogóle przejdziemy do tych nudnych nieruchomości, kryzysów i innych takich rzeczy, słuchaj, bo ty chyba miałeś być zupełnie gdzie indziej teraz. To tak chyba nie do końca planowałeś tą Warszawę. No nie. Dzisiaj mamy co? 10, tak? A 10 kwietnia. Tak. To tak naprawdę planowałem wrócić do Polski z mojego zimowania w tropikach dopiero gdzieś tak za 2 tygodnie. Taki miałem oryginalnie plan. Wyruszyłem z Polski w październiku, czy tam w listopadzie. Z Cape Town jechałem do Sydney drogą lądową i w sumie jeszcze tam przez tydzień byłem w Polsce w styczniu. Ale jak wróciłem do Arabii Saudyjskiej, to właściwie od stycznia do drugiej połowy marca odwiedziłem 26 krajów w Azji i w Australii i Oceanii i widziałem w każdym z tych krajów na żywo, doświadczałem po prostu, jak oni reagują na koronawirusa, więc to też było bardzo takie ciekawe doświadczenie. Ale rzeczywiście postanowiłem wrócić, dlatego że po prostu widziałem, że ta sytuacja, zacząłem czytać, co się w Polsce dzieje i to, co się działo, bardzo mnie zaniepokoiło. Nie od strony zdrowotnej, bardziej od tej strony takiej, powiedzmy, reakcji naszej na koronawirusa.
Powiedziałem sobie, że jak mam gdzieś odbywać kwarantannę, no to wolę w własnym łóżku, we własnym ciasnym mieszkaniu, niż gdzieś tam w jakimś hostelu na drugim końcu świata. To znaczy, no więc przyjechałem po prostu wcześniej. Ja w ogóle tak pomyślałem, że przez te kwarantannę to ja przynajmniej mam niesamowitą chęć, wbrew temu, co, jaka jest moja taka filozofia inwestycyjna, żeby jednak sobie kupić dacze w górach, właśnie z widokiem na Matterhorn, który tam za mną jest, albo na jakieś jezioro, bo faktycznie jak już się trafi na tą kwarantannę, no to jednak fajnie być w ciekawym miejscu, a nie koniecznie w czymś małym, szczególnie w mikrokawalerce. Ale cóż, a jakbyś jeszcze tak tylko w trzech słowach właśnie powiedział nam, Polakom, znaczy jest nas teraz 90 osób na ClickMeetingu, kolejne 70 jest na Facebooku, większość z nas pewnie mieszka w Polsce w tej chwili, ale większość z nas pewnie w ogóle jest w kwarantannie. Jak to wyglądało w Azji przede wszystkim? No bo tam się wszystko zaczęło i jakby tam były te pierwsze właśnie obostrzenia pewnie widoczne. Tak, tak. Coś szczególną uwagę. To ja powiem tak, to znaczy no byłem w wielu krajach w Azji, ale ten kraj, który zwrócił moją szczególną uwagę, kraj, który najlepiej znam, bo wcześniej mieszkałem w Singapurze parę miesięcy i byłem tam już pewnie ze 25 razy, ale w ciągu tej podróży byłem w Singapurze dwa razy, w lutym i potem jakiś miesiąc później w marcu. I wiecie, po prostu Singapur jest blisko Chin, właściwie połowa ludności, 3/4 to są ludzie pochodzenia chińskiego, tak? Tak? Powiedzmy, połączenia lotnicze z Chinami to nie jest dwa dziennie, tak jak z warszawskiego Okęcia, tylko to jest, nie wiem, 10 na godzinę, to znaczy, czy więcej niż 10 na godzinę. Naprawdę jest bardzo ściśle zintegrowany z Chinami. I wiecie, że ich reakcja na koronawirusa była modelowa, tak jak rekomenduje to Światowa Organizacja Zdrowia. Testowanie, 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 separowanie chorych od zdrowych. I później docieranie do wszystkich, który ten chory mógł zarazić. Tak? I znowu testowanie, 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 odseparowywanie. Bardzo nudny proces, ale bardzo skuteczny. Na tyle skuteczny, że oni mają mniej zakażeń niż w Polsce, chociaż testują więcej, mają mniej zgonów niż w Polsce, chociaż koronawirus pojawił się, a wiadomo, że rośnie jakby wykładniczo, tak? A pojawił się 23 stycznia pierwszy przypadek. Więc zupełnie inna reakcja i spokój. Nie ma żadnego zamykania granic, to znaczy tam kwarantanny, zamykania hoteli, restauracji. Restauracje do dzisiaj chyba są otwarte. Mogą być otwarte, jeśli właściciel zrobi tak, żeby ludzie siedzieli co drugie miejsce. Tak? Więc szkoły są otwarte, przedszkola są otwarte. To znaczy nawet jak Malezja, z której dużo ludzi przyjeżdża do Singapuru codziennie, przyjeżdżają na skuterach, samochodami, nawet autobusy miejskie jeżdżą do Malezji, więc dużo Malezyjczyków, którzy pracują w Singapurze, tak naprawdę mieszka, codziennie dojeżdża z Malezji. I Malezja zamknęła granicę, powiedziała, że zamknie granicę za 3 dni. To Singapur jak zareagował? Powiedział, słuchajcie, Malezyjczycy, my was potrzebujemy, to będziemy płacić za wasze mieszkania tutaj, tylko znajdźcie sobie mieszkania. Tak, więc wiecie, no zupełnie inna reakcja. I już na koniec, powiesz, mógłbym się rozgadać, jakby ten temat jakoś mnie bardzo boli, że my tak żeśmy po prostu dali sobie wmówić pewną narrację, że to zamknięcie granic i te wszystkie restrykcje i tak dalej, że to była jedyna możliwa droga do walki z koronawirusem. Tak nie jest, bo to jest Singapur, Indonezja, powiedzmy, Japonia, Korea, Tajwan, a bliżej Europy, czy w Europie, Szwecja, Szwajcaria, a my sobie tak daliśmy wmówić, że to jest jedyne rozwiązanie i teraz to, co ja mówię, to ja wiem, że wszyscy powiedzą, że jestem nieodpowiedzialny i coś tam, i jakby, więc jakby znowu żeśmy się stali bardzo tacy, jakby to powiedzieć, jednomyślni, a ja powiedziałbym nawet, ryzykując to, że obrażę kogoś z was, chociaż to nie jest moją intencją, żeby kogokolwiek konkretnie obrażać, ale my staliśmy się nawet bezmyślni wobec tego koronawirusa. I wiesz, i to się objawia na przykład tym, że mówimy o ofiarach śmiertelnych, a tak naprawdę to po prostu umierają pacjenci. I tak się o nich pisze, i tak się o nich mówi. I myślę, że my też zwykle mówimy o kimś, kto zmarł na zawał serca czy na wyrostek robaczkowy. Nie mówimy ofiara wyrostka robaczkowego, przynajmniej nigdy nie słyszałem, tak? Czy ofiara, powiedzmy, zawału serca. No, to jest po prostu pacjent, który zmarł,
okej, dolegało mu powiedzmy serce, tak? Więc, więc to jest bardzo różna, zupełnie inne podejście. Myślę, że medycznie tak samo skuteczne, no, z dużo mniejszymi konsekwencjami dla gospodarki, dla naszych wolności osobistych, polityki, no, ale powiedzmy, to jest temat na inną dyskusję, nie chcę tutaj, wiesz... Dokładnie, ale nawet nie wchodząc jakby w szeroką dyskusję o koronawirusie, no w tej chwili to jest tak, no jak zaglądam na taką stronę, która, gdzie są różne statystyki, no mamy w tej chwili oficjalnie 100 tysięcy zgonów z powodu powikłań, najczęściej właśnie po zarażeniu się właśnie tym wirusem i powikłań jakby wynikających, najczęściej też z innych chorób. 100 tysięcy osób, no to, to jest nadal znacznie, znacznie mniej niż inne, czy to choroby, czy po prostu wypadki, czy cywilizacyjne jakby różne rzeczy. Niezależnie, nie wnikając, czy jest tego dużo, czy mało, to jakby sposób, na jaki różne kraje zareagowały, Polska, praktycznie większość krajów europejskich, Stany Zjednoczone, no, bardzo mocno wpłynęły na gospodarkę, no więc to już w poprzednich wywiadach wielokrotnie opowiadałem o tym, jaki jest efekt na właśnie natychmiastowy na takie branże jak gastronomia, hotelarstwo, spora część handlu, ale też praktycznie momentalnie, że tak powiem, cios dostały na przykład firmy produkujące dobra trwałe, na przykład nie wiem, samochody, meble, które często są eksportowane. Praktycznie mamy taką sytuację, że został wciśnięty taki przycisk pauzy po prostu. Wszystko nagle stanęło i jak możemy sobie wyobrazić, jak ktoś leci, to jest pięknie, ale jak zatrzymamy ten lot, no to po prostu zaczyna spadać. No i de facto no, mamy kryzys, który jeszcze nie jest we wszystkich statystykach widoczny, ale jest widoczny już w takich wskaźnikach wyprzedzających, tam PMI, zgłoszenia zasiłek bezrobocie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Hiszpanii, to już te statystyki są. W Polsce widać to od razu na przykład na takich statystykach jak nie wiem, zużycie energii elektrycznej, bo to od razu po prostu dzień w dzień jest notowane. I wiemy, że po prostu będzie jakiś efekt kryzysowy. Nie wiemy jeszcze jaki. Różne scenariusze można sobie uszyć i zresztą w następnym tygodniu opublikujemy taki raport, do którego też Was będę zachęcał, żeby się z nim zapoznać, gdzie tam co najmniej trzy takie zasadnicze scenariusze widzimy, że to będzie trwało krótko, jeden kwartał, dwa kwartały, a może i dwa, trzy lata. I jedno jest pewne, na pewno czujemy to gospodarczo, wzrostem bezrobocia, mamy mocne wahania walut, surowców, przeróżnych rzeczy. Mi to bardzo mocno przypomina to, co było mniej więcej 12-13 lat temu, czyli kryzys, który zaczął się w 2000, tak na dobrą sprawę, 2006 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie mocno napompowany rynek nieruchomości zaczął spadać. Zaczął spadać cenowo, to było związane też z pewnym spowolnieniem gospodarczym. Nagle się okazało, że system naczyń połączonych, czyli kredyty, ludzie przestają spłacać kredyty, które były zbyt łaskawą ręką dawane na przykład tzw. ninja, między innymi, czyli osobom bez pracy, bez dochodu. A te kredyty były powiązane z sektorem finansowym i to wszystko w 2007 wybuchło w postaci po prostu kryzysu takich instrumentów finansowych, które były związane z hipotekami. Potem Lehman Brothers i to wszystko uderzyło w światową gospodarkę, między innymi też gospodarkę Unii Europejskiej, która też przechodziła swoje problemy zadłużeniowe. No i mieliśmy dość potężny kryzys gospodarczy, który spowodował bardzo szybki spadek cen nieruchomości, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzeć statystyki, to było jakieś tam 15-20% na przykład w Polsce w ciągu 5 lat. I większość z nas, ja nie pamiętam tego czasu z perspektywy rynku nieruchomości, to znaczy wtedy ja nie posiadałem żadnego mieszkania, nie inwestowałem w nieruchomości, dopiero stawiałem pierwsze kroki jakby na rynku zawodowym. To, co poczułem przez ten kryzys, to było to, że nie przedłużono mi stażu. A widziałem też, że moi koledzy tracili pracę i widziałem te zawirowania, bo jestem ekonomistą z wykształcenia i też jakby w ramach prac na uczelni analizowałem mocno ten kryzys. Większość z nas, inwestorów, osób, które zaczęły w ogóle flipować, wynajmować, inwestować grupowo,
czytać książki, szczególnie twoje książki, inne książki, oglądać filmy na YouTubie. Nie zna tego, nie zna kryzysu, nie wie tak naprawdę, jak to było. Wszystko to jest jakby w sferze takiego no what. Wiemy, że był jakiś kryzys, wiemy, że coś tam się działo, wiemy, że no, były jakieś tam kredyty, z którymi były problemy i tak dalej, ale właściwie nie wiemy, jak to było tak naprawdę. I dlatego chciałem Ciebie zaprosić i zapytać Ciebie, chyba praktyka, no bo inwestując już mam 20 lat, no przeżyło się chyba dwa kryzysy co najmniej takie nieruchomościowe. Tak, tak, dokładnie. Wiesz, to też, jakby to powiedzieć, tam teraz ostatnio, w ostatnich dniach sporo osób do mnie dzwoni, rozmawiamy tam powiedzmy po pół godziny, czasami nawet dłużej i właśnie ludzie mnie pytają o różne rzeczy. Ja tak naprawdę, i nawet osoby, które są no, powiedzmy niewiele młodsze ode mnie, też tak pytają mnie i ja się czuję coraz starzej, no to znaczy, ale rzeczywiście ten kryzys, który teraz nadchodzi i już pewnie widać, tak jak mówiłeś, jakieś oznaki, to właściwie nawet powiem Ci, że to nawet nie jest drugi kryzys, tylko to jest trzeci kryzys, który przeżywam, przeżyję od momentu, kiedy już byłem posiadaczem mieszkań, kiedy już zacząłem kupować mieszkania na wynajem, bo pierwsze mieszkanie na wynajem kupiłem w 98 i powiedzmy, i był taki kryzys, o którym teraz mało się mówi, ale jak pękła bańka tych dotcomów, to był rok tam 2001-2002, a ja zacząłem w 98. Ja w 2001-2002 już miałem, no teraz nie pamiętam ile, może 4, 5, może 7 mieszkań, no nie wiem dokładnie ile to było, ale to też nie było tak, że wiecie, ja dopiero tam później zacząłem. I powiem tak, że dla mnie ten kryzys 2008-2009, jakby ja go nie odczułem, zaraz powiem, co przez to rozumiem. Bardziej pamiętam kryzys z 2002 roku, dlatego że wtedy mówiło się o konwergencji nowych technologii, o internecie, o szybkich łączach telefonicznych, które umożliwiają zdalną pracę. Wiecie, zdalna praca, tak jak teraz to robimy, to nie jest coś, co teraz jest potrzebą chwili. To już w 2002 też już było możliwe. Oczywiście może były słabsze narzędzia i tak dalej, ale mniej różnego rodzaju, powiedzmy, tam właśnie platform technologicznych i coś tam, tak? Ale to już było. To nie jest coś zupełnie nowego. I wtedy martwiłem się o to, czy ludzie, którzy powiedzmy pracują w centrum Warszawy, no bo inwestowałem w Warszawie i wynajmują kawalerkę za powiedzmy, nie wiem, 1000 złotych, czy tam powiedzmy, nie wiem, wtedy to było $250 na przykład, to czy te osoby, powiedzmy, mogąc pracować w domu i musząc przyjeżdżać do pracy tylko raz na 2 tygodnie na jakieś tam powiedzmy spotkanie swojego zespołu do biura, to czy będą w ogóle chciały mieszkać w centrum Warszawy? To znaczy za te same pieniądze mogłyby wynająć mieszkanie gdzieś tam powiedzmy pod Warszawą, czy dom, mieć duży ogród dla psa, dla dziecka, dla coś tam, świeże powietrze, świeże jajka od rolnika obok, sąsiada. I wiecie, i wtedy, to znaczy, tak naprawdę się zatrzymałem w swoich zakupach. Ale tak w zakupach to przesada, bo moje zatrzymanie się trwało dokładnie 10 dni. A skąd wiem, że 10 dni? Ano dlatego, że jak zorientowałem się, że coś takiego mnie może czekać, to postanowiłem, to spanikowałem. Mówię, kurczę, to ja mam już ileś mieszkań, za chwilę chcę mieć więcej, to znaczy, a tutaj po prostu za chwilę ten rynek zniknie. Tak? I postanowiłem, że akurat zbliżał się jakiś weekend, gdzieś tam wylatywałem chyba, nie pamiętam, czy to było Mauritius, czy gdzieś tam, to znaczy za tydzień miałem wylecieć. I powiedziałem sobie, dobra, to pierwsze 3 dni tego wyjazdu będę pływał tam coś i zastanowię się nad tym, w co teraz zacząć inwestować, bo tutaj te mieszkania to... I wiecie, i pierwszego dnia od razu na tej plaży, to znaczy zdałem sobie sprawę z tego, że miasta nie powstały dlatego, żeby ludzie mogli pracować. Miasta powstały dużo, dużo wcześniej, jak nie było w ogóle pracy w mieście. Praca była na roli, to tam była praca, to znaczy to wtedy powstawały miasta.
i że one powstawały nie po to, żeby ludzie mieli gdzie pracować, tylko dlatego, że my ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi i po prostu to, że jest ewolucja i my zostaliśmy gdzieś tam, nasza podświadomość ukształtowana tysiące lat temu, to zmiana technologiczna w ciągu 20 lat nie zmieni tej naszej podstawowej ludzkiej potrzeby, tak? Więc ten kryzys tak naprawdę pamiętam nawet dużo lepiej niż ten w 2008. W 2008-2009 nic mnie nie zatrzymywało. Powiedzmy, kupiłem w tym czasie, no musiałbym sprawdzić w aktach notarialnych, które właściwie to powinienem Mzuri jakby o to zapytać, bo ja nie mam tych aktów, ale też nie będę pytał, bo po prostu wiem, że ludzie w Mzuri macie jakby dużo roboty, nie potrzebujecie jeszcze ode mnie jakichś tam poleceń, które w ogóle są jakby z poleceń, próśb, które w ogóle są nie na temat. Natomiast myślę, że ja w tym czasie powiedzmy kupiłem też kilkanaście mieszkań, tak? Na nic się nie oglądałem, nie czekałem, co tam się wydarzy. Po prostu ten kryzys po prostu przeszedłem, tak? On trochę siedział obok mnie. Aczkolwiek to jeszcze też dodam, ja zrezygnowałem z pracy 29 maja 2009, ale pół roku wcześniej złożyłem wymówienie. To było powiedzmy tam, no nie wiem, w listopadzie 2008. A w październiku 2008 to wtedy padł Lehman Brothers, jeśli dobrze pamiętam. I wiecie, to znaczy... Wrzesień, październik, tak. To był wrzesień, tak. Połowa. Tak. I wiecie, ja pamiętam po prostu te obrazy, gdzie ludzie wychodzili... A w ogóle to, że ja będę rezygnował, że ja będę składał te papiery w tym październiku czy tam listopadzie 2008, to ja w ogóle zaanonsowałem w firmie jeszcze rok wcześniej. Czyli mówimy o roku tam 2007, tak, w październiku mniej więcej. I wiecie, i wielu z moich przyjaciół, znajomych, moi szefowie i tak dalej, oni mówili, jak to, ale ty będziesz rezygnował, że dobrze ci idzie, masz fantastyczny zespół, dobre wyniki, dobry tak zwany pipeline, czyli powiedzmy te projekty, które tam się gdzieś zapowiadają. A gdzie ty znajdziesz pracę, tak? I to było jakby dla mnie trochę większym dylematem, to znaczy, który obiecałem, że jeszcze się nad tym zastanowię, skoro mi tak radzą, żebym się zastanowił. I tam, powiedzmy, z punktu widzenia mieszkań, jakby powiedzmy, absolutnie nic ten kryzys dla mnie nie oznaczał. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Wiem, że gadałem, ale... Nie. Znaczy, jak najbardziej odpowiedziałeś. Po drodze się pojawiło tam kilka pytań, a ja to też jakby doprecyzuję te pytania. No okej. Okay. Znaczy, miałeś możliwość, żeby faktycznie w trakcie tamtego kryzysu dalej inwestować i nawet zaprzestać pracy takiej zawodowej na etacie, gdzie miałeś trwały dochód. Więc jakby kryzysu się do końca nie bałeś. Tak. Dokładnie. A pytanie jest takie, jedno z tych pytań w ogóle padło, no bo jedno pytanie jest takie, co mnie ciekawi, jak się wtedy zachowywali różni uczestnicy rynku, no bo kryzysy, spadki cen albo wzrosty, to nie jest coś, co się dzieje, że tak powiem, w jakimś oderwaniu od rzeczywistości, od nas, że ktoś te ceny gdzieś tam skreśla na jakieś tablice i pisze na nowo, tylko one wynikają z zachowań ludzi. Pytanie, jak się wtedy ludzie zachowywali, nie wiem, jak oni podchodzili w ogóle do transakcji, czy sprzedający albo kupujący nie, nagle zmienili sposób myślenia, nagle zupełnie zaczęli inaczej się zachowywać. Ja dodam jeszcze takie pytanie, które Fryderyk zadał, bo Fryderyk zakłada, że kupowałeś w kryzysie, kupiłeś dopiero wtedy, jak ceny spadły. Więc pytanie, no właśnie, czy to ty zachowałeś? To powiem tak, nie. To znaczy powiem tak. Jest taki fenomen, o którym gdzieś czytałem w jakiejś amerykańskiej książce, teraz nie powiem wam tytułu, bo po prostu no, nie pamiętam, ale myślę, że to nie jest jakaś tajemna wiedza. I też doświadczyłem tego osobiście, jakby na własnej skórze, że na rynku nieruchomości mieszkaniowych, bo nie wiem jak jest na rynku, powiedzmy, nie wiem, nieruchomości magazynowych czy jakichś innych, tak, komercyjnych, na tym się nie znam, ale na rynku mieszkaniowym jest tak, że ceny o wiele szybciej rosną niż spadają.
To nie jest tak, że one w takim samym tempie rosną i w takim samym tempie spadają. Dlaczego tak mówię? To znaczy, bo ja widziałem na przykład w 2006 roku w Łodzi, to było w lipcu, a powiedzmy Łódź była jednym z ostatnich miast, bo na przykład w Warszawie to był pewnie 6 miesięcy do 10 miesięcy, przepraszam, wcześniej. Ceny w lipcu 2006 roku w Łodzi rosły z tygodnia na tydzień. Ja jeździłem do Łodzi dwa razy w tygodniu, zacząłem jeździć, bo te mieszkania, które oglądałem w środę, one w sobotę już były droższe. Po prostu tak to szybko rosło. Po prostu jak na drożdżach. Ale z kolei spadki cen, to znaczy były dużo bardziej powolne. I powód, który wyczuwałem kiedyś właśnie w tej jednej z tych książek, był taki, który mnie przekonał. Znaczy tych powodów jest kilka, tak? Ale jeden powód jest taki, że żeby w ogóle doszło do transakcji, musi być chętny kupujący i sprzedający, tak? I teraz, jak ceny rosną, to śpieszy się kupującym. To znaczy, no bo chcą jakby, powiedzmy, no, kupić zanim jeszcze bardziej wzrosną, tak? Z kolei sprzedający grają w taką grę, aha, zaraz, ale no może jeszcze trochę poczekam. Wprawdzie chciałem za to mieszkanie 100 tysięcy, ale już mi ktoś oferuje 120. No i teraz co? Już 100 tysięcy mnie satysfakcjonowało, tak? Ale dostaję 120. To teraz mam czekać, aż znowu będzie 130 czy 140, a może nie będzie, tak? Więc ja 120 mi może wystarczyć, tak? Więc ci, którzy mieli zamrożone mieszkania, to znaczy powiedzmy gdzieś tam odziedziczyli, stało puste, nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, no to teraz sprzedam, póki taki dobry rynek jest, tak? Więc wchodzi więcej tych mieszkań. No nie wiem, powiedzmy jest jakiś taki gonitwa, tak? Teraz ta gonitwa jest dużo słabsza przy spadkach cen. Dlaczego? Dlatego, że sprzedający mówi, kurczę, to teraz spadają, no to może poczekam, może wynajmę. Ci, którzy z kolei kupili, żeby sprzedać, to mówią, no tak, ale teraz co, sprzedam ze stratą? To jak potrzebuję gotówkę, no to może sprzedam samochód. To znaczy, no, nie chcą wyjść z tej inwestycji ze stratą, tak? Więc jest też taki stickiness, to znaczy, to tak się chyba wtedy to jakby określało w tej książce, z tego co pamiętam, że po prostu, że jest pewna taka lepkość, to znaczy cen nieruchomości, że one nie reagują tak szybko. Poza tym zobaczcie jeszcze, że jeżeli chodzi o rynek, powiedzmy, komercyjny, magazyny, no wiecie, no rzadko się zdarza, żeby ktoś kupował magazyn na swoje własne potrzeby. No bo po prostu ma kolekcję, nie wiem, motorówek i potrzebuje, żeby gdzieś się przechować. Tak? Tacy ludzie pewnie też się zdarzają, no ale oni na rynku magazynów są w zdecydowanej mniejszości. No to myślę, że jak mówimy o powierzchni magazynowej w Polsce, to powiedzmy pewnie 0,5% jakby tej powierzchni to są ludzie, którzy mają magazyn na swoje własne potrzeby. Większość to są inwestorzy. Powiedzmy, którzy, okej, okay, no są też producenci, którzy powiedzmy tam potrzebują magazyn na swoje produkty, które wytwarzają, no ale to też jest bardziej biznes niż powiedzmy własna potrzeba. Natomiast w mieszkaniówce to mamy większość transakcji, to nadal dzisiaj też, to są transakcje konsumentów, a nie inwestorów, tak? Więc, a konsumenci po prostu mówią, no tak, no cena spada, to co ja teraz? I ci, którzy sprzedają, to też nie są inwestorzy. To też są, powiedzmy, konsumenci, którym akurat mieszkanie nie jest tak bardzo potrzebne, tak? To znaczy, więc jest taki mechanizm, że powiedzmy te ceny są trochę mniej dynamicznie spadają, niż potrafią rosnąć, tak? To znaczy, więc tak powiedziałem. A poza tym jeszcze, wiesz, ja nie zauważyłem, bo to było pytanie właśnie o to, czy ja kupowałem, jak ceny spadły. To
Ja się tym nie kierowałem, to znaczy, że teraz mam czekać, aż spadną. Po prostu kupowałem, ja kupowałem wtedy, jak miałem gotówkę. To był mój, jakby powiedzmy, to, co mnie ograniczało, tak? Jak miałem, to po prostu kupowałem, nie oglądałem się na to, czy ceny będą spadać, czy rosnąć. Szukałem czegoś, co jest dobrą okazją na ten moment rynkowy, tak? Natomiast, przepraszam, zauważyłem też, że wiecie, ja wtedy czytałem gazety. No, mediów takich elektronicznych wtedy było pewnie mniej, ale czytałem gazety, no, słuchałem, co tam się mówi, czy pisze. I wiecie, i to, co ja czytałem, a to, co ja widziałem w realiach, w realu na rynku, to bardzo często w ogóle odbiegało. To znaczy, wiecie, były raporty, że ceny spadły tam 30%. A ja patrzę, kurde, no. Chodzi mi o to, że w moim segmencie, czyli w tym, w którym się wyspecjalizowałem, czyli małe, tanie kawalerki, te spadki nie były duże. Ja ich po prostu nie widziałem. To znaczy, to było tak, że mieszkanie, które w 2002 roku kupiłem w Łodzi za, powiedzmy, nie wiem, tam 25 tysięcy złotych, to do 2006 wzrosła jej wartość rynkowa, powiedzmy, do 100 tysięcy. Potem 2007-2008 wzrosło, powiedzmy, do 115, 110, 115. Po to, żeby, powiedzmy, po tym kryzysie znowu można je było kupić za 100, 105, jakby ten rząd wielkości, tak? Więc to na pewno nie były jakieś duże spadki i to znaczy, wiecie, ja nie pamiętam, żebym udało mi się trafić jakąś fantastyczną okazję w tym czasie, chociaż ja byłem cały czas aktywnym inwestorem na rynku, tak? Więc to na pewno nawet nie potrafię sobie przypomnieć, teraz tak się zastanawiałem, czy była jakaś super okazja, która wtedy mi się trafiła. Nie przychodzi mi nic takiego, nie wryło się w pamięć. Ja odniosę się może do kilku statystyk i też do pytań, bo w ogóle fajnie śledzić tą historię, bo Bogumił chwali się tym, że wynają prywatny las dwóm biegaczom. Ja trochę nie rozumiem tych biegaczy. W Zakopanem. Tam musiałem przed policją nad Wisłą akurat, wiem, że to nieładnie troszeczkę, ale wyrosło mi takich dwóch policjantów, akurat pusto było kompletnie nad tą Wisłą, szczerze nie sądzę, żebym kogokolwiek miał zarazić tam, nawet gdybym koronawirusem na lewo i prawo tam siał, więc rozumiem tych biegaczy, którzy chcieli wynająć ten las. Natomiast Anna pyta, czy ta sytuacja teraz nie jest jednak znacząco inna niż była 12 lat temu. Zanim Sławku może powiesz na ten temat, bo jest parę różnic. Ja bardziej jako taki ekonomista statystyk, no, ja to trochę widzę tak. No, w tamtym czasie, 12 lat temu, na pewno rynek był mniej, jakby to powiedzieć, na pewno było mniej graczy rynkowych, mniej osób inwestowało w wynajem, mniej osób flipowało. Czy było znacznie mniej mieszkań, to się nie zgodzę, bo w ciągu 12 lat wybudowano w Polsce około może miliona mieszkań, a chyba nawet mniej, czyli ta liczba wzrosła mieszkań w Polsce może o 6-7%, czyli to jest jakby znikoma ilość. Natomiast na pewno jest więcej osób, które się gdzieś tymi nieruchomościami zajmują. Natomiast spadki cenowe takie przeciętne, słuchajcie, to zajęło chyba 5 lat, przynajmniej tak dane NBP pokazują, 5 lat zajęło zejście z górki w 2008 roku do dołka w 2013 roku i wtedy to nie była taka sytuacja, że ktoś nam wcisnął przycisk pauza, zamknął nas w domach i nie ma sensu, spowodował, że nie ma sensu w ogóle chodzić nawet po ulicy, bo nic ciekawego się nie dzieje, tylko po prostu powolutku część firm zaczęła spowalniać, zwalniać ludzi, kredyty było trudniej uzyskać. Zresztą wtedy kredyty zupełnie inaczej funkcjonowały i to się troszeczkę zmieniło w tamtym czasie. Te dostosowanie zajęło znacznie więcej czasu. Inną rzeczą było to, że spadek o 20% to był spadek tak zwanej średniej temperatury w szpitalu. To znaczy w Warszawie te spadki wyniosły 30%, natomiast pewnie mała kawalerka spadła o 10%, a piękny premium apartament z widokiem, nie wiem, na Wawel, nie na Wawel, przepraszam najmocniej, na Zamek Królewski spadły o 50%, bo to z reguły właśnie te drogie nieruchomości spadają. W Krakowie, z tego co widziałem, spadki cen wyniosły około 10%. Kraków się okazał, ten Wawel przysłowiowy, okazał się dość odporny, więc to też nie było tak, że w każdym miejscu te spadki były
równie wysokie. Im tańszy był rynek, nie wiem, Katowice czy Łódź, to te spadki były tym mniejsze, bo tam było mniej spekulacji czy mniej przekonania co do tego, że warto te dużo pieniędzy włożyć w te nieruchomości, bo tam już nie miało z czego spadać, że tak powiem. Jak mieszkanie były po 4000 zł za metr kwadratowy, to już tam za bardzo nie miały jak spadać. Pytanie jak to może być względem tego, co jest dzisiaj, bo moi klienci działają na dwa sposoby. Znaczy 3 tygodnie temu, jak zaczęto nas powolutku straszyć lockdownem i dużo osób się jakby faktycznie tym przejęło tak na bardzo mocno i wpłynęło to na też ich biznesy i na perspektywy ich miejsc pracy, to moi klienci, moi inwestorzy podzieli się na dwie grupy. Jedną grupę, która po prostu się boi, wstrzymuje się od jakichkolwiek decyzji, będzie obserwowała. I drugą grupę, która stwierdziła, aha, to teraz będzie po prostu raj, teraz będzie mnóstwo okazji i ja będę teraz na przykład negocjował gotówkowo na przykład, będę kładł gotówkę na stół, ale na dzień dobry poproszę 30% rabatu, minimum, bo teraz jest czas okazji i teraz co najmniej 30% musi być rabat, albo inaczej nie. I ten złoty środek gdzieś tam zniknął kompletnie. I pytanie, czy to jest w ogóle dobre zachowanie i czy to w ogóle jest realistyczne oczekiwanie, że jakby oczekiwać dużych rabatów, albo z drugiej strony nic nie robić w tej chwili. Tak, znaczy, czyli wstrzymywać się, tak? To znaczy, wiesz, no według mnie oczywiście, czy wstrzymywać się, czy nie wstrzymywać, no to jest bardzo indywidualna sprawa, tak? No bo jeżeli ktoś, nie wiem, stracił pracę, mam nadzieję, że nikt z was ani nie straci, ani nie straci, to czy powiedzmy, nie wiem, biznes, który prowadził, to znaczy padł, tak? I powiedzmy stracił totalnie jakby dopływ gotówki, tak? Nie ma żadnego cash flowu. A z drugiej strony ma oszczędności rzędu, powiedzmy, no strzela teraz 50 tysięcy złotych, miesięcznie wydaje 5 tysięcy, więc ma powiedzmy no na 10 miesięcy przetrwania, tak? Więc to pewnie nie jest dobry moment i wstrzymywanie się z decyzjami pewnie jest właściwym, tak? Ale to nawet nie bardziej, nie dlatego, że powiedzmy to jest kwestia, że rynek spadnie i kupię coś taniej i coś tam, tak? To znaczy to jest po prostu kwestia takiego podstawowego bezpieczeństwa, zapewnienia, że tak powiem, bezpieczeństwa rodzinie, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma jakąś gotówkę, no to też zależy, co on chce z nią zrobić, tak? To znaczy, jeżeli to jest ktoś, kto chce flipować, no to tak, no to niech czeka, powiedzmy, na te spadki i wtedy no, fliper musi kupić w dołku i starać się sprzedawać na górce, tak? No bo jak będzie robił odwrotnie, no to powiedzmy, no to dużo nie zarobi, tak? Natomiast jeżeli ktoś chce osiągnąć wolność finansową, no to jak będzie czekał, ile ma czekać na te spadki? Te spadki, ponieważ one, tak jak mówię, no raczej należy się spodziewać, że jeśli będą te spadki, to będą powolne. Nie będzie to się działo tak z dnia na dzień. Wiecie, no rynek nieruchomości, ja to porównuję do po prostu do tankowca. To nie jest skuter taki wodny, gdzie można ósemki kręcić, powiedzmy tam na paru metrach kwadratowych. Po prostu zanim sternik tego okrętu, tego tankowca powie, dobra, bierzemy kurs tam 2 stopnie na wschód, czy 2 stopnie na zachód, no to po prostu to zajmie ogromnie długo. On przepłynie jeszcze parę mil morskich, zanim w ogóle będzie widać jakieś oznaki, jakiejś zmiany kierunku, tak? A myślę, że pasażerowie, którzy byliby na tym statku, to znaczy nawet by nie odczuli, że w ogóle żeśmy zmienili kierunek, tak? A wiesz, jak jesteś pasażerem, nigdy nie byłem, ale wyobrażam sobie, że pasażer siedzący z tyłu za gościem, który prowadzi skuter wodny, no to szybko się zorientuje, że właśnie zmieniliśmy kierunek, tak? Będzie czuł to w brzuchu, w głowie, wszędzie. Więc ja czuję, że to jest bardziej taki rynek, tak? Więc jeżeli będziesz czekać ile? Rok? 2? 3? 5? Bo jakby, no tak jak sam przytoczyłeś te statystyki, tak? To znaczy, że powiedzmy od 2008 aż do 2003 była ten dołek. To jeżeli będziesz czekać rok, 2, 3, 5, to ja ci jedną rzecz jestem w stanie zagwarantować.
osiągniesz wolność finansową odpowiednio, jeśli nie 2 lata, to 1,5 roku, jeśli nie 5 lat, to 4,5 roku, czy 4 lata później. To taki będzie efekt czekania. Według mnie. To znaczy, więc tyle jakby w temacie, powiedzmy, czy wstrzymywać się, czy się nie wstrzymywać. Jeżeli chodzi o te oczekiwania co do spadku cen, to oczywiście, że ja nie jestem jasnowidzem, to znaczy nie mam żadnej tutaj magicznej kuli, którą mogę skonsultować i powiedzmy, na pewno nie zjadłem wszystkich rozumów i wiecie, i nawet te 22 lata mojego bytności na rynku, a tak naprawdę trochę dłużej, no bo powiedzmy, no, kupiłem pierwsze mieszkanie w 98, ale zacząłem się interesować rynkiem, chodzić, oglądać już w 95, tak, więc to już jest powiedzmy 25-lecie prawie mojej działalności na rynku. To i tak jestem cienki bolek, to znaczy, no bo co to jest 25 lat, to znaczy jakby doświadczeń, tak, to znaczy to nie jest tak, że ja 25 lat non-stop siedziałem w rynku, bo przez ileś tam, nie wiem, 15 lat pracowałem jako konsultant, to było moje główne zajęcie, tak, a teraz od 4 lat jestem podróżnikiem, to znaczy, i to też nie jest moje główne zajęcie, zresztą nawet jak inwestowałem, to też nigdy nie było moje główne zajęcie, ale to, co chcę powiedzieć, więc na pewno nie wiem, co się wydarzy, ale spodziewam się tak, gdybym miał obstawiać jak na nie wiem, na ruletce, czy tam, nie wiem, w jakimś innym kasynie, to powiedziałbym tak, prawdopodobieństwo tego, że w najbliższe pół roku ceny mieszkań w Polsce wzrosną, oceniłbym to jako zero, jako okrągłe, nie wiem, gdzie to nie widać, okrągłe zero. Ok, więc raczej nie spodziewam się, żeby wzrosły. Czy się utrzymają na tym samym poziomie? No, powiedziałbym, nie jest to wykluczone, zwłaszcza w tym kontekście, o którym mówiłeś, Janek, że ten kryzys wcale nie musi przypominać, zresztą większość kryzysów się różni, tak, ale ten kryzys jest o tyle specyficzny, że jeżeli przyjmiemy, że wywołało go tak naprawdę wciśnięcie pauzy, przycisku stop, nagle, gwałtownie, przez polityków, no bo to jest to, co wywołało ten kryzys. Jak ktoś mówi, że to koronawirus wywołał, to mnie śmiech ogarnia. Rozumiem, że to jest skrót myślowy, bo koronawirus to jest takie małe gówno, którego nawet przez mikroskop, przepraszam za francuski, nie wiem, czy przez mikroskop bym go zobaczył, to znaczy, i w ogóle jest nieżywe, to znaczy to nie ma mózgu, ani żadnego mięśnia, ani nic nie ma, to znaczy to nic nie może zatrzymać. Ten kryzys, jeżeli dojdzie do niego, został wywołany przez polityków, którzy w ten, a nie w inny sposób zdecydowali się na tego koronawirusa zareagować. I w Polsce zrobiono po prostu tak zwaną opcję nuklearną, czyli po prostu zatrzymanie wszystkiego, łącznie z lasami, to znaczy i z, nie wiem, i ze wszystkim, tak, tak naprawdę. A w bogatych krajach... No tak, no dobra, nie chcę znowu wchodzić w tego koronawirusa, natomiast, bo rzeczywiście się znowu rozgadnie na temat. Natomiast chodzi o to, że być może jak rząd wciśnie znowu tę pauzę, czyli powiedzmy go, idźcie, to i jeszcze dosypie kasy po drodze, żeby ludzie nie stracili płynności, to może po prostu do końca roku w ogóle to odpali i będziemy znowu biegać w lutym na walentynki, wiesz, już nie będziemy pamiętali dokładnie, kiedy ten koronawirus był i ten cały bałagan z tym związany, tak? Więc dlatego mówię, że nie wykluczałbym, że ceny się utrzymają. Tak. I teraz tak, przepraszam, powiedz. Dobra, sorry. Więc oczywiście to jest tak, że ja szacuję, że powiedzmy ten scenariusz to jest jakieś 20%, 10, 15, no powiedzmy, że 20, tak? Więc 80% ceny spadną. Według mnie w ciągu najbliższych tam powiedzmy pół roku, roku, tak? I teraz jest pytanie, o ile spadną? I to już coś, co mówiłeś, że dla kawalerek to pewnie będzie mniej niż gdzieś tam, w innych miastach będzie mniej niż w Warszawie. Jeszcze jest jeden wymiar. Mieszkania na rynku pierwotnym spadną bardziej niż na rynku wtórnym. To znaczy, bo dlaczego? No bo sprzedają mieszkania deweloperzy, to jakby chcą sprzedać hurtowo. Mają budynek, 100 mieszkań stoi pustych, bank ich goni, coś tam, to znaczy no bardziej są skłonni sprzedawać, niż
na rynku wtórnym no raczej nie mamy takich transakcji po 100 mieszkań, tak? No chyba, że ktoś kupuje powiedzmy całą kamienicę i coś, no ale powiedzmy takich pojedynczych mieszkań, no to rzadko się zdarzy, żeby ktoś sprzedał 100, bo akurat tyle ma na sprzedaż, tak? Więc raczej ceny będą spadać, natomiast oczekiwanie, że spadną o 20%, o 30%, o 50%, według mnie, oczywiście, bierzcie poprawkę na to, że ja reprezentuję firmę Mzuri, że zachęcam i coś, chociaż to jest nieprawda, ale przynajmniej ja mówię szczerze tak, jak uważam, to znaczy, ale oczywiście też nie wiem wszystkiego i mam skrzywienie w kierunku nieruchomości i tak dalej, więc bierzcie na to poprawkę. Ale ja się spodziewam, że nie będzie tak, że to spadnie o 30 czy 50%. Dlaczego? Tak mnie uczy doświadczenie. To już mówiłem o tym stickiness. Mówiłem o tym doświadczeniu z 2008 roku i 2002 roku, gdzie okej, w Polsce żeśmy mniej odczuli ten kryzys, ale jeżeli byście weszli, ja ostatnio ktoś do mnie zadzwonił i mnie zapytał, to znaczy, a słuchaj, skąd ty tak bardzo wiesz? Przecież w USA ceny spadły tam drastycznie. I wiecie, wszedłem na stronę, na Wikipedię i teraz nie pamiętam z głowy dokładnie, jak to było, ale tam chyba jest housing bubble 2008-2009, jak napiszecie. Ja to napisałem po angielsku, wiesz, na wersji angielskiej. Mhm. Jak wyjdziecie tam, to zobaczycie, że jest opis w ogóle tego bubble, jak to tam się odbywało. I pod koniec tego artykułu znalazłem taki wykres, gdzie pokazane było, że ceny między 2008-2009, czy powiedzmy 2006-2009 spadły w Stanach z 200 tysięcy dolarów średnia cena domu do 140 tysięcy dolarów średnia cena domu. To jest mniej więcej 1/3. Ale, czyli to okej, dużo spadły, no, ale nie 90%. Ja nie wiem, skąd ludzie mają takie, wiesz, w głowach, że mi ktoś przekonywał, że to po prostu, wiesz, 90% spadły. Więc sprawdziłem. I to nie są moje liczby, to sprawdzić sobie, to znaczy nawet teraz, jak rozmawiamy, możecie sobie sprawdzić i ewentualnie napisać mi, że coś głupio gadam, tak? I teraz, ale pamiętajmy, jak spojrzycie na ten wykres bardziej szczegółowo, to rzeczywiście spadły, w 2009 były o 33, czy tam, nie wiem, 1/3 mniej więcej, były tańsze niż w szczycie. Ale ten szczyt to był 2006 rok, a kryzys tak naprawdę wybuchł powiedzmy w 2008. Więc od 2008, czyli tam, gdzie ludzie zaczęli tracić pracę i tak dalej, od 2008 do 2009 ono spadło powiedzmy o 5, 7, czy no powiedzmy, że 10 punktów procentowych. Już nie pamiętam dokładnie jakby tego wykresu, tak? Więc jeżeli w Stanach, i w ogóle trzeba jeszcze dodać, że tak naprawdę to jest z tej Wikipedii, tak? Nie ten wykres, to był jeszcze jeden taki, wiesz, jeszcze niżej gdzieś tam. Powiedzmy, był taki z taką literą V jakby głęboką. O kurczę, jakie to są teraz możliwości. O to mi chodziło, o dokładnie, tutaj. To zobaczcie, to znaczy jest minus 34, prawda, w 2009, o super, ale zobaczcie, że to się zaczyna od 2006 roku, a tak naprawdę kryzys taki ten gospodarczy, to tak naprawdę mówimy o 2008, gdzie to było minus 22 powiedzmy, tak, no nie wiem, który tam dokładny moment, minus 22, 24, dokładnie, więc w ogóle ten kryzys ówczesny, jego źródłem były właśnie problemy na rynku nieruchomości. Dzisiaj kryzys to jest koronawirus, a tak naprawdę żaden koronawirus, tylko reakcja rządu na koronawirus. To znaczy więc jakby nie, naprawdę on nie ma nic wspólnego z nieruchomościami. Nawet w Polsce ten kryzys w 2008-2009 to on był następstwem bańki, która została napompowana w nieruchomościach od roku 2004 do 2006, 2007, 2008. Skąd się wzięła wówczas ta bańka? I tutaj Ania pytała, że ten kryzys jest inaczej, że tam powiedzmy jest więcej inwestorów. A wiecie, co ja wam powiem?
Nie wiem, czy jest więcej inwestorów dzisiaj, czy było w 2006. I ktoś powie, ale jak to? Przecież ja nie inwestowałem, żaden z moich kolegów, koleżanek nie inwestowali, nie było książek, nie było szkoleń. Tutaj wszyscy gadamy, jakby tych webinarów o inwestowaniu jest mnóstwo, konferencje, tralala, no widać, że jest mnóstwo. Naprawdę? To ja wam powiem tak. Ilu znacie dzisiaj na polskim rynku Hiszpanów, Irlandczyków, Brytyjczyków, którzy inwestują dzisiaj na polskim rynku po 300 sztuk mieszkań, po 1000 sztuk mieszkań. Znacie takich? Może ktoś powie, że zna. Będę bardzo ciekaw. Bo ja oprócz BoFunds, jakichś tam dużych funduszy i coś, to znaczy, to naprawdę to mówimy o... Dzisiaj tego jest dużo, dużo mniej według mnie, ale oczywiście nie wiem, ty Janek więcej widzisz, co się dzieje na rynku. Ale wtedy po prostu zwykły dentysta z Irlandii inwestował w mieszkania w Polsce. Dlaczego? A dlatego, że on wiedział, że w Irlandii, w Hiszpanii, gdzieś tam po wejściu do Unii Europejskiej mieszkania po prostu wystrzeliwały w górę. On był spekulantem, chciał po prostu na tym zyskać. Tak? Więc wiecie, no, jak teraz mi ludzie mówią, strasznie dużo ludzi inwestuje, to ja tak naprawdę, i oczywiście ja widzę te konferencje i coś tam, ale z całym szacunkiem do naszego rodzinnego kapitału, to my nadal jesteśmy pikusie w porównaniu do Irlandczyków, do Hiszpanów, do Anglików i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, no to jakby to powiedzieć, no. A powiedzcie mi w takim razie, jakie wy obstawiacie spadki? To znaczy, jakbyście tak, zrobimy sobie taką małą sondę, to znaczy, jak wy czujecie, to znaczy ile spadnie, nie wiem, czy będziemy to w stanie zapisać sobie gdzieś i temu, który najlepiej przewidzi i napiszcie też do jakiego czasu, powiedzmy, że w ciągu najbliższego roku, ok? Do czerwca 2021, ile spadną ceny mieszkań. I ten, ja który będzie najbliższy, stawiam butelkę szampana, no, to znaczy francuskiego, takiego z Epernay. Także to taką zrobimy sobie sondę. Nie wiem, czy właściwie to tak powiedziałem, że nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zapisywać, no, to znaczy Janek. A zrobimy to w ankietę, wiesz, bo czat będzie zapisany, więc oczywiście możemy to sobie spisać. O, dziwo, że tak bardzo precyzyjnie. No tak, jak wygrać, to wiesz, no to pewnie tak. Tak, to trzeba konkretnie. O, ktoś woli kolację? No dobra, mam nadzieję, że rzeczywiście jak spadną 4-3%, to super. A teraz to w tej ankiecie, jak zrobimy ankietę, to chciałbym, żebyśmy zadali dwa pytania tak naprawdę. Ile spodziewasz się, że ceny średnio spadną do końca czerwca 2021, zanim się euro rozpocznie, mam nadzieję. A ile byś chciał, żeby padły? Mm-hmm. Ja bym chciał, żeby spadły 90%. No, to znaczy, niech będą za darmo w ogóle mieszkania. No. Spróbuję zrobić. Tak. Nie byłem gotowy na ten pomysł, ale słuchajcie, jak dacie mi jeszcze mówiłem, że to wiesz, że jest pewne ryzyko. Wiesz, więc może w międzyczasie jeszcze, bo wiesz, widzę, że trochę już długo ta nasza rozmowa trwa. Nie wiem, czy tam ludzie już się wylogowywują, czy jeszcze nie, powiedzmy. Nie. Ktoś... Mamy już 150 osób, więc. Tak. Jeszcze może na koniec chciałbym powiedzieć, bo jest taki temat, o którym mówię już od 5 lat. To znaczy, i prawdę mówiąc, o proszę, kurczę. No ja bym czegoś takiego nie był w stanie zrobić. To znaczy, widzicie, dlaczego ja w ogóle nie zarządzam Zuri. To znaczy, bo nie tylko, że jestem strasznym bałaganiarzem, ale też po prostu no, mogę rzucać pomysł, ale żeby go wdrożyć, no to nie jest taka prosta sprawa. Ale do czego zmierzam? Że wiecie, ja już od 5 lat, a może nawet trochę dłużej, nie pamiętam, kiedy żeśmy uruchomili pierwsze CFI, ale od 5 lat powtarzam jakby ludziom, którzy są zainteresowani inwestowaniem
budowaniem wolności finansowej. Mówię, słuchajcie, to inwestowanie jest bezpieczne, dużo bezpieczniejsze niż jak inwestujecie samodzielnie. To znaczy i jakby i po prostu no tak, tak, Sławek tak mówi, bo założyli CFI, to teraz chce napędzić klientów, tak? To znaczy oczywiście, że chce, też. Ale czy rzeczywiście trzeba od razu to odrzucić, bo to nie ma sensu? Teraz ludzie się o tym przekonają, że ekonomia, czyli biznes, duży, mały, to znaczy, no chyba, że akurat trafisz w taką, powiedzmy, niszę typu, wiesz, firma kurierska, czy tam powiedzmy, nie wiem, zakłady pogrzebowe, no przepraszam, że tak mówię, może trywializuję, tak, ale powiedzmy, no to rzeczywiście niektóre biznesy zyskają, ale większość biznesów bardziej lub mniej dostanie po tyłku w wyniku tego kryzysu, zwłaszcza jeżeli on by miał trwać dłużej, że to nie byłaby tylko taka pauza i pup, czy jak, jeśli potrwa dłużej, każdy biznes dostanie po tylnej części pleców. Bardziej niż nieruchomości. Teraz w ramach nieruchomości bardziej po tylnej części pleców dostaną ci, którzy kupują, żeby sprzedać z zyskiem. Czyli na przykład CFI, te powiedzmy, gdzie deweloperzy i tak dalej, no bardziej dostaniemy po tyłku, bo zakładaliśmy, to znaczy jakieś tam koszty, ceny, coś, to znaczy, no jeżeli spadną ceny, no to trochę po tyłku dostaniemy, tak? Ci, którzy byli bardzo agresywni we flippingu, po prostu jeszcze się lewarowali kredytem, czy to bankowym, czy pożyczali pieniądze od inwestorów, to znaczy na jakiś konkretny procent i tak dalej, no to tym bardziej mogą dostać, jeżeli nie zdążyli sprzedać tego swojego produktu, tak? I mają gdzieś tam go w produkcji. Ci, którzy mają gotówkę, ok, są w lepszej sytuacji. Teraz, przynajmniej, no to już mówiłem o tym, tak, że komercyjny najem dużo szybciej dostanie po nogach. Czyli jeżeli specjalizowałeś się, nie wiem, tak jak znam jedną osobę, która się specjalizuje w tym, żeby kupować, inwestować w lokale użytkowe pod zakłady fryzjerskie. No to jak fryzjerzy nie mają pracy, bo są zamknięte, muszą zwalniać ludzi, coś tam, no po prostu to pierwsi się wyprowadzą i tyle, tak? To znaczy, i teraz niektórzy, jak ekonomia odbije się, to wrócą, ale no powiedzmy, to też może potrwać i zniechęceni są, zbankrutowali, coś tam, mają inne zmartwienia, tak? Zresztą często potem zmartwienia chodzą parami, tak? Więc przyplącze im się jeszcze jakaś choroba albo coś, nie daj Boże, ale no takie, tak to życie wygląda, tak? Więc, bo najem komercyjny jest bardzo bliski biznesu po prostu. I nieważne, czy masz biurowce, czy masz powiedzmy lokale użytkowe, czy magazyny, czy hale produkcyjne, w których się specjalizujesz. Po prostu jesteś blisko biznesu i tak jak biznes od razu dostaje po nogach, czy tam po tylnej części pleców, to ty też od razu dostajesz rykoszetem, po prostu tak to jest. Tak? Więc dużo bezpieczniejsze są mieszkania. I teraz mieszkania, znowu to nie jest jakby jednorodna, jakby homogeniczne. Te, które na doby, no to teraz wreszcie mam nadzieję, że ci, którzy ze mną dyskutowali, że po prostu lepszy jest najem krótkoterminowy, bo można więcej zarobić, bo coś tam, tralala, super, ja mówię, ale jest bardzo ryzykowny, bardziej ryzykowny, bo to jest biznes, to nie, istotą nie jest nieruchomość, istotą jest biznes, który w tej nieruchomości prowadzisz, czyli hotelarstwo tak naprawdę. I teraz, więc najem na doby jest bardziej ryzykowny niż najem długoterminowy. A w najmie długoterminowym znowu te nieruchomości, które są bardzo drogie, sektor premium, o którym ktoś tutaj pisał, to znaczy jest bardziej ryzykowny niż inwestowanie w sektor budżetowy. No nie wiem, no spodziewam się, że jeżeli teraz by pozwolono liniom, nie dofinansowywano by linii lotniczych, po prostu nie byłoby czegoś takiego jak dofinansowywanie. Zresztą mimo, że ja dużo podróżuję, ja uwielbiam linie lotnicze, ja jestem bardzo wdzięczny braciom Wright za to, że wynaleźli samolot. Bez tego moje życie nie byłoby tak fajne, jak jest teraz. Ale ja jestem przeciwnikiem dofinansowywania linii lotniczych. Po prostu. Co to znaczy linia padnie? To co, samoloty wyparują? Nie, po prostu zmieni się właściciel. I ten, który zainwestował, straci. No bo jest ryzyko.
To znaczy, a teraz te linie lotnicze, znaczy te samoloty, te załogi, te sloty na Heathrow i tak dalej, po prostu przejmie ktoś inny, kto kupi to za bezcen, to znaczy i tyle. Ja jakby nie widzę takiego wielkiego halo, to też jest jakaś taka psychoza, nie wiem czy ja, kto ma w tym interes, politycy, ktoś tam, no nie wiem, big business, to znaczy, że nagle trzeba ratować jakieś firmy. To się po prostu trudno, no ja niż Żniwa teraz topnęło z winy polityków, więc też, żeby o tym nie zapominać, to nie z winy koronawirusa to topnęło, tylko takie, a nie inne decyzje podejmowali. I teraz, więc ten sektor budżetowy jest bezpieczniejszy. I teraz na koniec, dlaczego uważam, że inwestowanie grupowe jest bezpieczniejsze niż inwestowanie indywidualne? Bo jeśli masz, nie wiem, dajmy na to 500 tysięcy złotych, mógłbyś kupić 5 kawalerek, tak? No teraz już może trochę mniej, ale trzymajmy się tego, bo to łatwiej tak pokazać. To będziesz miał zwrotu tam powiedzmy 7%, 5%, no zależy jak dobrze zainwestowałeś i jak dobrze pilnujesz najmu i tak dalej. No ale powiedzmy na tego typu zwrot możesz liczyć. Teraz inwestując grupowo, pewnie zwrot będzie podobny, tak? No nasze CFI osiąga tam 6%, 7% w skali roku, to znaczy, ale wchodząc do CFI z tym swoim 500 tysięcy złotych, czy 50, czy tam powiedzmy, no jaka to będzie kwota, tak? Ale powiedzmy z tym 500 tysięcy złotych, to CFI kupi te 5 mieszkań, ale ty jesteś współwłaścicielem już nie 5 mieszkań, tylko jesteś współwłaścicielem 105, czyli 100, które już tam są, tak? I dzięki temu rozproszone masz ryzyko, to znaczy, wiecie, no, to nie będzie tak, że albo twoje mieszkanie jest wynajęte, a w drugim ktoś ci nie płaci, tak jak teraz ostatnio rozmawiałem z paroma osobami, tak, które dzwonią do mnie trochę w panice, słuchaj Sławek, co robić, to znaczy, bo tutaj tak, a czy u was w ogóle jest tak, że ludzie już odchodzą, czy coś? Ogólnie pytanie brzmi, czy już mam strzelać sobie w łeb, czy nie? To znaczy, czy jeszcze mogę na coś liczyć, tak? No, teraz okej, okay, no nie chcę, może ktoś z was dzwonił, nie chcę znowu sobie tego za bardzo trywializować, ale no trochę tak mi to brzmi trochę czasami, tak? Natomiast, to znaczy, inwestując w CFI, masz rozproszone ryzyko, raczej będzie cię to jakby dotyczyło tak, co powiedzmy, co rynek, tak? Plus, no śmiem twierdzić, że my teraz w ogóle stworzyliśmy monstera. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, co oznacza to, że my mamy, znaczy mam na myśli Missouri, tak? I to jest głównie bardziej zasługa Janka niż moja, tak? I Artura, i Marii, to znaczy tam powiedzmy 190 innych osób. Ale my mamy teraz po prostu ogromnie dużo danych. I to takich danych, których ja nawet nie wiedziałem, że mamy. Wiecie, pytam Artura tam parę dni temu, słuchaj, a w ogóle ludzie wynajmują mieszkania? A mówi, no, a co chcesz wiedzieć? Ja mówię, nie, no po prostu, czy wiesz, czy wynajmują, czy wynajęliśmy teraz ostatnio jakieś mieszkania. I słuchajcie, on zagląda do komputera, mówi, okej, okay, kiedy się ten kryzys zaczął? No ja mówię, no nie wiem, no ten lockdown, powiedzmy, że 16 marca. A on mówi, okej, okay, 16 marca, a dzisiaj który jest? 9, a okej, okay, no to wynajęliśmy 154 mieszkania. Okej? Okay? Wow. A. Potem rozmawiam z Marią i pytam, no słuchaj, jak tam pustostany? A ona mówi, a co chcesz konkretnie wiedzieć? Ja mówię, no wiesz, no nie wiem, no to znaczy, wiesz, no, czy ludzie dzwonią? A ona mówi, wiesz co, teraz mamy jeden telefon na 3 pustostany dziennie. Ale powiedzmy, normalnie mieliśmy 3 telefony na 1 pustostan. Okej? Okay? Rozumiecie? To znaczy my mamy po prostu nagle mnóstwo danych, to znaczy porównujemy to do poprzedniego miesiąca, jak wpływały należności, jak coś tam. No sądzę, że teraz my wiemy, czy powiedzmy i tak jeszcze może nie za dużo wiemy, tak? No to dopiero sytuacja się rozwija, ale my mamy termometry powsadzane w różne miejsca, które nam mówią, co się dzieje na rynku. I za chwilę nie będziemy tego zgadywać. Będziemy po prostu to widzieć, więc no nie wiem, no mam nadzieję, o jakie rabaty najemcy pytają. Jacku, ja ci na to pytanie nie odpowiem, bo akurat tego pytania nie zadałem, a nawet jak zapomniałem. Ale,
Wejdę, Sławku, tutaj w słowo, bo na to pytanie odpowie jutro Maria Dąbrowska, z którą będę gościł na tak zwanej sobotniej kawie. I wszyscy dostaniecie zaproszenie na tą sobotnią kawę jutro na 11 i kilka takich ciekawostek się pojawi. To chyba nie ma znaczenia, o jakie rabaty średnio pytają najemcy, no bo twój najemca może cię poprosić o 2000 rabatu, a drugi może poprosić o 50 zł. I faktycznie w przypadku, jak mamy jedno mieszkanie, no to możemy być ugotowani, a jak mamy 100, tak jak na przykład to jest właśnie w CEFI portfel mieszkań, no to jest statystyka. No i może taką robiąc przerwę trochę do Sławka, to opublikuję wyniki ankiety, bo mamy, spróbuję to zrobić, mam nadzieję, że tego nie zepsuję, bo mamy odpowiedzi, połowa z was odpowiedziała, 65 osób i to pytanie, o ile spadną ceny, mam nadzieję, że tutaj tego nie popsuję. Zakończ, udostępnij wyniki, ciach. Powinniście widzieć wyniki, czyli 40 osób, 1/3 z was odpowiedziała, że ceny spadną o około 10%. Kolejne na razie, 10%. Nie wiem, czy widzicie te wyniki. Nie, nie one widać. Powinny być widoczne. Kurczę, no to to muszę. Widać, okej. Okay. To Sławku, może u ciebie nie widać, właśnie to jest ciekawe. Trzecia osób uważa, że o 10% spadną te ceny. 10% osób twierdzi, że w ogóle nie spadną. I kolejne 10% uważało, że spadną o 20%. Takich, powiedzmy, osób oczekujących takich większych przecen, no to było parę, trzy raptem. A o ile byście chcieli, żeby spadły, no to tutaj oczywiście to jest dobre pytanie zadałeś, że jednak więcej osób preferowałoby znacznie większego spadku, czyli właśnie 30% albo nawet 50%. No ale cóż, to tak jak, że tak powiem, no, chcieństwo jest. Ja może też odpowiem na pytanie, które się przewijało w kilku miejscach, znaczy i na Facebooku, i na Click Meetingu. Jak duże są kryzysy na rynku nieruchomości, jak duże są spadki. I szczerze widać dzisiaj, przynajmniej na razie, jeżeli otworzymy na przykład Oto Dom, to tam są takie statystyki, jak oferty się zmieniają, ceny ofertowe mieszkań. I tam widać spadki mniej więcej o 5-10% na przykład centrum Warszawy, gdzie faktycznie jest jakiś tam. Pojawiło się tam paręset, może 1000 mieszkań na najem krótkoterminowy. Z najem krótkoterminowego przeszło na długoterminowe, ale wiecie, w Warszawie jest chyba 100 albo i więcej tysięcy mieszkań na wynajem w różnych miejscach, z różnymi najemcami, o różnych profilach. Więc faktycznie, jeżeli mamy mieszkanie w centrum Warszawy, to dzisiaj można taniej wynająć duże mieszkanie od kogoś, kto przed chwilą robił to na booking.com. Ale jak skończą się ograniczenia i ruch turystyczny i biznesowy wróci, to te mieszkania wrócą po prostu z powrotem na ten booking.com i to będzie chwilowy przestój. Ja chciałbym wam pokazać jeden slajd i on był wielokrotnie pokazywany na moich innych webinarach, bodajże to było z webinaru po co inwestować, po co w ogóle inwestować. To jest, teraz powinniście zobaczyć wykres, jak długoterminowo się zachowywały ceny nieruchomości w Stanach, bo tam te dane w Stanach są bardzo bogate. To jest długoterminowy wykres chyba ostatnie 40 lat. Słuchajcie, to ten kryzys finansowy, ta bańka, która tutaj powstała, no faktycznie ona tam o 30% Sławek mówił, że w tym okresie spadły te ceny, ale jak spojrzymy to tak w takim dłuższej perspektywie, no to był taki wybój cenowy. To teraz zobaczmy kolejny slajd, gdzie na ten czerwony wykres, to są ceny nieruchomości, jest nałożony niebieski wykres czynsze. I zauważcie, że te czynsze, one praktycznie nie drgnęły, albo wręcz gdzieniegdzie pewnie wzrosły, bo na przykład to było widać w Hongkongu, jak była poprzednia epidemia SARS-u, to był ten sam efekt, że czynsze nawet wzrosły w momencie, kiedy był kryzys, no bo osoby, które przykładowo, no, sprzedawały mieszkanie, które kupili na kredyt, musieli się pozbyć tego mieszkania, bo ten kredyt był taką kulą nogi. No gdzieś musieli mieszkać. To ktoś trafnie w komentarzach stwierdził, że kryzys, nie kryzys, epidemia, nie epidemia, wojna, nie wojna, ale słuchajcie, no, na koniec dnia gdzieś mieszkać musimy. Więc na koniec dnia ten najem jednak długoterminowy zawsze się gdzieś tam przewija jako no, taka podstawowa potrzeba.
I to ryzyko też, o którym Sławek mówił, czyli ten zwrot, jaki jest osiągalny, jasne, że przewidywany czy oczekiwany zwrot z wynajmu mieszkań na krótki termin, czy lokali użytkowych, czy mieszkań na pokoje, bardzo, że tak powiem, gęsto podzielonych, oczekiwany zwrot jest wyższy. Najprawdopodobniej to tak będzie. Ale jeżeli będzie kryzys, tak, albo tego typu wpływ, no to niestety okazuje się, że nasze sprawy są znacznie wyższe. No i po prostu z ryzykiem z reguły, nie zawsze, ale z reguły za tym ryzykiem idzie właśnie konsekwencja, co będzie, gdyby niestety coś tam nie poszło jak trzeba. O tym też był webinar poświęcony właśnie ryzyku i różnym, że tak powiem, konsekwencjom właśnie, jak to ryzyko wpływa na przykład na flipping, na najem krótkoterminowy, na podnajem, na różne tego typu segmenty. To jeszcze może, bo tutaj widzę, że pojawiły się, dzięki Wam za te podpowiedzi, że trzeba zeskrolować, bo oczywiście nie wiedziałem tego, ale tutaj od odpowiedzi do Jacka Krawczyka i do Ani, to znaczy może też dodam, bo w sumie o tym nie powiedziałem, jak pytałeś, Janek, na temat tego kryzysu tam 2008-2009, to znaczy to ja szczerze, ręką na sercu, to znaczy nie pamiętam, żebym widział jakieś spadki cen najmu w tym czasie, czy to w Łodzi, czy w Warszawie. Wtedy działałem tylko w dwóch miastach, więc powiedzmy, no to nie jest tak jak teraz, że Missouri jest jakby, powiedzmy, ma dane z kilkudziesięciu miast w Polsce, ale to naprawdę nie widziałem tego. I wtedy właśnie też czytałem w gazetach, że ceny najmu spadają, że coś tam. I prawdopodobnie, wiesz, ja nie wiem też, jak to wygląda, powiedzmy, na takim serwisie typu tam, powiedzmy, OLX czy gdzieś, no bo tam są wszystkie mieszkania, tak, wszystkie typy. I tak jak Janek mówił, to znaczy inaczej się zachowuje, powiedzmy, drogi apartamentowi, powiedzmy, penthouse w jakimś drogim apartamentowcu, a co innego, powiedzmy, kawalerka jakaś, która no, zwykle jest mało medialna, tak, mało widoczna w mediach. To nie jest to, na czym dziennikarze jakby skupiają swoją uwagę na tych, powiedzmy, no, na samym dnie tego rynku, tak. Więc, ale serio mówiąc, to znaczy to uczciwie, z ręką na sercu, ja nie pamiętam, żeby ceny najmu spadły, aczkolwiek prawdę mówiąc, nikt mnie o to w ostatnich dniach nie zapytał, więc jakoś tak no, nie skonfrontowałem tego z danymi z Missouri, żeby zobaczyć. To znaczy właściwie 2008 to jeszcze Missouri nie istniało. Musiałbym po prostu sięgnąć tak naprawdę do tych starych umów najmu, ale nie pamiętam, żeby ceny wzrosły. Nie pamiętam też, żeby mnie podnosił, bo wiecie, no jak się wynajmuje na... Bo problem z tym, że jest taki, że wiecie, jak się wynajmuje mieszkanie i najemca mieszka, to ciężko jest tak stwierdzić, czy ceny rosną, czy spadają, tak? To znaczy dzisiaj, ponieważ mamy 6 tysięcy, tak, pewnie mieszkań, którymi Missouri obsługuje, to będziemy dużo lepiej widzieć, to znaczy tak naprawdę, co się dzieje z cenami, co się dzieje z tymi zaległościami płatniczymi, co się dzieje z negocjacjami, żeby nie płacić, co się dzieje z pustostanami. I z tego, co widzę, to znaczy jak tutaj bywam i rozmawiam czy przez telefon z Arturem z najmu, czy z Marią, z którą będziecie mogli jutro ewentualnie też się spotkać, ci z was, którzy znajdą czas przed świętami, to naprawdę oni po prostu to monitorują teraz, nie tam, że z miesiąca na miesiąc, tylko z dnia na dzień, po prostu dzień po dniu sprawdzają, co tam się dzieje, tak, i porównują to do marca, czy tam do lutego, czy do średniej ze stycznia, lutego, marca, tak żeby, powiedzmy, mieć jak najlepsze dane o tym, co się dzieje na rynku. Dokładnie. Słuchajcie, bo już webinar trwa godzinę 15, więc myślę, że poziom jakby atencji jest was bardzo dużo w ogóle, to jest super. Ja się bardzo cieszę, że tak dużo osób przyciągnęliśmy i na Facebooku, i na Click Meetingu. Myślę, że... jeszcze jakieś pytania? Dokładnie, na pytania. W międzyczasie mam kilka dosłownie serdecznych prośb. Pierwsza serdeczna prośba, jeżeli Wam się podobał ten webinar, jeżeli lubicie nas słuchać, jeżeli doceniacie to, co jakby wkładamy, nie wiem, czy to w edukację, czy jakąś wymianę wiedzy, to mamy bardzo serdeczną prośbę, żebyście
Po pierwsze, jeżeli możecie, polajkowali naszą profil Mzuri na Facebooku. To może być też profil Sławka, to może być mój profil, czy możecie też, jeżeli mogę Was o to prosić, możecie dać nam po prostu lajka i 5 gwiazdek na Google i powiedzieć, że okej, okay, Mzuri dzieli się wiedzą i są to ciekawe webinary, więc będę Wam za to bardzo wdzięczny, bo po prostu my też wkładamy tu trochę energii i czasu. I jeżeli chcecie regularnie bywać na tego typu webinarach, to zapraszam Was na stronę mzuri.pl / edukacja. Zaraz Wam pokażę tę stronę, gdzie tutaj się przewijają takie różne obrazki, gdzie możecie posłuchać sobie podcastów, możecie się umówić na sobotnią kawę właśnie z rynkiem nieruchomości, czy obejrzeć poprzednie webinary. I tutaj na dole tego, na dole tej strony jest dostęp do wcześniejszych webinarów. Jeżeli się zapiszecie na listę mailingową, to będziecie zawsze powiadomieni o tym, że taki kolejny webinar będzie się pojawiał. Postaramy się po prostu nie spamować tą listą i pisać po prostu o webinarach, o tego typu spotkaniach. Jutro jest najbliższe spotkanie właśnie z Marią o 11 w sobotę. No, więc tyle. Marek pyta, to może Sławek, to może coś powiesz na ten temat, pyta o Mzuri CFI versus uczciwie prowadzone RIT-y na giełdzie. Znaczy ja nie znam w Polsce żadnego RIT-u, który jest prowadzony jeszcze, ale czekamy, żeby sami się tam pojawić. Ja w zakresie CFI to tylko tyle powiem, że o ile dzisiaj był właśnie artykuł o naszych nowych spółkach CFI i tam wypowiadają się, że zebraliśmy 1 000 000 zł, do tych nowych spółek, to niestety muszę zdementować, to nie była prawda. Okazuje się, że zebraliśmy już 2 miliony złotych w ciągu ostatnich 10 dni, bo się okazuje, że no, mimo wszystko w tym kryzysie, czy w tym stresie jakby epidemiologicznym, jakby wiele osób mimo wszystko docenia ciekawe i alternatywne strategie inwestowania w nieruchomości, więc jednak się da i moim zdaniem tych okazji trochę tam będzie. Więc... Tak, ale Marek, bo mówiłeś, że ja mam odpowiedzieć, tak? To Marek mówi, tak. Na pewno wiesz, że jest mniejsza płynność, no bo REIT-y z definicji będą notowane na giełdzie papierów wartościowych, tak, więc będzie można po prostu zlecić. Ja nie wiem, jak to się robi, bo nigdy nie miałem żadnych akcji na giełdzie, czy to polskiej, czy jakiejkolwiek, no ale z tego, co wiem, no to znaczy, to po prostu masz rachunek maklerski, tak, zrobisz zlecenie nawet przez internet i po prostu ich sprzedajesz, kupujesz, więc tak, płynność jest duża. Podwójne podatki, tak, no RIT-y w ogóle mają być zwolnione z podatków, ale prawda jest taka, że wiesz, o RIT-ach w Polsce rozmawiamy, słyszymy, to znaczy już od no, ładnych paru lat, już zwykle to jest tak, że już po prostu tam powiedzmy jest drugie czytanie w Sejmie, już tam coś, a potem gdzieś to po prostu znika i pojawia się znowu za jakiś czas jakaś inna wersja. Na początku, przypominam Wam, miały być tylko komercyjne, potem miały być komercyjne nieruchomości i mieszkaniowe. W ostatniej jakiejś tam wersji były już tylko mieszkaniowe, tak? I jakby te koncepcje się po prostu co chwilę zmieniają. Ale rzeczywiście my żeśmy tak kiedyś zdecydowali, że chcemy te CFI, to znaczy formułować w taki sposób, żeby za chwilę, jeżeli tylko te RIT-y się zostaną wprowadzone i okaże się, że one są podatkowo korzystniejsze, no to będziemy namawiać naszych współudziałowców, no tego nie powiedziałem, ale my też inwestujemy w każdy z powstających CFI, tak? I to inwestujemy my jako Mzuri Investments, czyli 60 osób, które są moimi wspólnikami w Mzuri, ale też każdy z nas ma możliwość inwestować, to znaczy też, tak, jako jest osoba indywidualna. Ja zainwestowałem i wiem, że Janek i inni członkowie zarządu i nawet powiedzmy dyrektorzy, kierownicy, a nawet specjaliści, tak, to znaczy może mniejsze kwoty, ale w sumie Janek ostatnio to policzył, też na prośbę tam kogoś z kolei na Freedomi i sam byłem zaskoczony, że z tych 60 milionów powiedzmy kapitału, tak, mniej więcej, to znaczy prawie 2 miliony to są nasze własne inwestycje, tak? Więc my też inwestujemy. No i będziemy namawiać w związku z tym naszych udziałowców, o ile REIT okaże się rzeczywiście korzystniejszy, to będziemy namawiać do tego, żebyśmy przekształcili CFI po prostu w REIT, tak? I to będzie jakiś tam powiedzmy no, koszt, jakiś bałagan z tym związany, ale no będziemy mogli od razu wystartować. Zresztą wiecie, nie wiadomo ile w ogóle będzie trzeba mieć kapitału, żeby założyć REIT, tak?
Są takie kraje, gdzie minimalny kapitał jakby założycielski to jest 2 miliardy euro. Tak? W Polsce mówi się na szczęście na razie o 50 milionach. Tak? To znaczy nawet nie wiem, czy złotych, czy euro. Nie, chyba złotych nawet. Tak? Już nie pamiętam, bo tych wersji było tyle. Tak. Znaczy, więc, żeby się przekształcić. Ja też bardzo chętnie bym chciał przekształcić nasze spółki CFI w REIT-y. Nie każdy oczywiście będzie pasował do REIT-u, natomiast to REIT-y mają plusy dodatnie i plusy ujemne, na które trzeba zwrócić uwagę. To ja dosłownie zabiorę tylko ekran na sekundę. Generalnie giełda ma niestety taki efekt, że niestety tutaj widzicie wykres indeksu WIG nieruchomości. To są akurat notowania deweloperów polskich. To jest indeks oczywiście, więc tam są dobrzy deweloperzy, źli deweloperzy. I zobaczcie, co się działo, bo to są notowania za ostatnie 3 lata i ten rynek sobie rósł, czyli notowania rosły w 17, w 18 spadały, w 19 wzrosły, bardzo dynamicznie, chyba 30%. No i w ciągu ostatniego miesiąca ten cały wzrost po prostu trafił szlak, w dużym skrócie. Co się stało? No cóż, przyszła epidemia, politycy podjęli pewne decyzje, ale prawda jest taka, że te działki tych deweloperów nadal są własnością tych deweloperów. Te budynki, które budują, są nadal własnością tych deweloperów, a te umowy deweloperskie, które były zawarte w ciągu ostatnich 2 lat, nadal są zawarte. Co mam na myśli, że niestety spółki giełdowe i REIT-y też są spółkami giełdowymi, zawsze będą pod jakimś względem, ta duża płynność może być niestety negatywnie wpływać właśnie w takiej sytuacji. Mamy spółki CFI, które zaczęły projekty deweloperskie robić na przykład w 2017-2018 roku, to jest CFI 4 i CFI 6 i CFI 11 w 2019. I słuchajcie, one przez ten kryzys nie straciły 30% i one praktycznie nic nie straciły, bo ciągle ten budynek, który mają, no kończymy budowę, coś tam może się opóźni, ale te mieszkania, które sprzedaliśmy, to już się sprzedaliśmy i te umowy, które będziemy zawierać w ciągu 3 miesięcy, będziemy zawierać. I nie ma znaczenia, co inwestorzy myślą na ten temat i co myśli o tym giełda i mityczni, nie wiem, dziennikarze. Mamy to zupełnie w nosie, więc to jest pewien plus CFI. I inny wykres, który chciałbym Wam szybciutko też pokazać na temat REIT-ów i już się też zamykam i oddaję też głos Sławkowi, to mam nadzieję, że trafię dobrze. Nie ta strona. Chciałem pokazać Wam notowania REIT-u, jednego z amerykańskich REIT-ów. Wziąłem go losowo, bo teraz ja go nie szukałem. Ten REIT był notowany w lutym po jakieś $58 za akcję i miesiąc później był notowany po $33, czyli szybka kalkulacja w głowie. Jego notowania spadły o 30%. No teraz jakoś tam się odbił, jest po 43, czyli o 25% spadły notowania tego REIT-u. Czy te nieruchomości w tym REIT-ie straciły te 25% wartości? No nie. Oczywiście może być tak, że cash flow przejściowo w tym REIT-ie powiedzmy będzie spadał, no ale pewnie za pół roku on będzie dokładnie na tym samym poziomie, na jakim był. Więc są plusy dodatnie ujemne i na to też zwracamy uwagę. CFI, przynajmniej w obecnej konstrukcji, one są mocno oddzielają w ogóle to, co się dzieje w tym REIT-cie od nastrojów ogólnych, różnych osób. Po prostu, jak to się mówi, karawana dalej jedzie po prostu, niezależnie co grają. Po prostu karawana jedzie, przynosi pieniądze, płaci czynsze i tyle. Tak, tutaj też dzięki Piotr za te właśnie do private equity, bo rzeczywiście kryzys, no to są po prostu, wiecie, ja tak wiem, że, znaczy no może to taka, ale po prostu te kryzysy często, tak jak zresztą mówił Jarek, te spadki i tak dalej, to tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, tak, to są bardziej oczekiwania, to są pewne ruchy, które są wykonywane gdzieś tam przez tych największych graczy, którzy grają, a to na wzrosty, a to na spadki, to znaczy. Więc tak, rzeczywiście, no jest pytanie, czy private equity, to znaczy się tutaj wejdą. Wiesz, Piotr, jeden problem, który mają w ogóle, czy to private equity, czy powiedzmy inwestorzy z zagranicy, którzy by chcieli kupować mieszkaniówkę na dużą skalę, to jeden z problemów, który mają,
Oczywiście można się hedżować przeciwko niemu i tak dalej. To jest problem ryzyka kursowego, bo o ile w biurowcach mogą dyktować ceny w euro, czy w dolarach, czy w czym tam im bardziej pasuje, o tyle w mieszkaniówce jest to legalnie zabronione w Polsce, tak? Więc muszą na to w złotówkach, no i jakby podejmują ryzyko kursowe. Więc to nie jest tylko kwestia podaży, że powiedzmy chcieliby od razu zainwestować 100 milionów i po prostu no co, ode mnie kupią, no ja nie mam czegoś, co jest warte 100 milionów, tak? CFI nawet nie ma czegoś jeszcze, co jest warte 100 milionów. Więc jeden problem to jest podaż, a drugi no to jest właśnie te ryzyka kursowe, tak? Ale oczywiście to może coś tam się zmieniać. Inwestycje, wielopaki inwestycyjne, to nie wiem, może ty, Janek, na to odpowiesz? Oczywiście, ja jeszcze odpowiem Piotrowi na ten na temat private equity, bo do mnie trafiają te fundusze, które chciałyby faktycznie kupić ciekawe nieruchomości w Polsce mieszkaniowe, no i niestety nie ma takich produktów. I tak naprawdę to, co my robimy w ramach CFI, to są tak naprawdę pierwsze kroki budowy tego typu portfeli. Właśnie między innymi temu jest poświęcona ostatnia spółka, którą stworzyłem na początku, uruchomiłem na początku kwietnia, czyli Cierpliwe Kamienice. To jest spółka, która dokładnie będzie działała jako takie private equity. Marek pyta natomiast o inwestycje w wielopaki. O wielopakach mówiłem troszeczkę wczoraj na webinarze o korona okazjach i korona bublach. Z wielopakami to jest troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, to są też bardziej ryzykowne inwestycje. I teraz różnica jest taka trochę jak z kupowaniem obligacji. No teoretycznie obligacja, nie wiem, PKN Orlen i obligacja jakiejś tam innej firmy, GetBacku, no brzmi podobnie. No tu jest papier, tu jest papier. Ten jest na kataliście i ten jest na kataliście. Ten jest po 100 zł i ten jest po 100 zł. Ten Orlenu płaci 4%, a ten GetBacku płaci 5%. No więc wolimy ten za 5% GetBacku. Przy czym nie myślimy o tym, że możemy jakby stracić wszystko do cna. Niestety troszeczkę jest z tymi wielopakami w ten sposób, że są dobre wielopaki, dobrze wykonane, dające wysoką rentowność i są bezpieczne, przy czym no, wymagają większego kapitału i są wielopaki, które są zrobione przez osoby, które się na tym nie znają albo wręcz celowo robią je niezgodnie z przepisami no i stają się ryzykowne i wtedy możemy stracić, że tak powiem, dużo nas może kosztować jakby odkręcanie pewnych rzeczy związanych z takimi inwestycjami. O tym naprawdę można długą książkę napisać, więc wolę, że tak powiem, nie rozwodzić się dłużej. W innych webinarach jest bardzo dużo na ten temat, więc, ale gdybyś chciał się więcej też dowiedzieć, to zapraszamy po prostu też do nas. Zresztą po tym webinarze będziecie przekierowani na stronę, gdzie będą informacje, jak w ogóle można inwestować, zacząć inwestować. I prosimy po prostu o kontakt, napiszcie maila do nas i postaramy się na przykład kolejny webinar jakiemuś tematowi też poświęcić. No dobrze. Słuchajcie, jeszcze są ostatnie pytania. Pan Marcin, który zresztą jest w wielu CFI, nawet jest w Radzie Nadzorczej dwóch CFI, no trafnie stwierdza, że no niektóre CFI, moim zdaniem niektóre tylko, to jest naśladuje private equity, znaczy portfel mieszkań, CFI portfel mieszkań, nasza najlepsza moim zdaniem dla tego spółka, bo dla mnie jest super pod kątem takiej pasywności inwestowania, bezpieczeństwa, no nie jest private equity, bo płaci takie nudne 6%, tam się wiele nie dzieje, 3 razy w roku płacimy dywidendę, no i tyle. Jest bardzo nudna, jak flaki z olejem wręcz. I chyba dlatego najbardziej lubię portfel mieszkań, bo po prostu wiem, co tam będzie się działo. Miesiąc w miesiąc, kwartał w kwartał, może będzie, nie wiem, dywidenda 6%, może 6,3% albo 5,8%, no ale to jest ta skala różnicy, co tam się po prostu w tej spółce może dziać. I to zdecydowanie nie jest private equity, to jest bardzo proste naśladowanie bycia rentierem po prostu. No. Tak, tutaj Marek sugeruje dzięki, żeby wiesz, robić lobbying. Prawdę mówiąc, akurat do tego, przynajmniej mnie, nie wiem, no może Janek się zdecyduje, ale raczej bym nie liczył na wiele, dlatego że jakby to powiedzieć, nie mówię teraz o obecnym rządzie, ale ogólnie politycy to są takie zwierzaki, które i tak najlepiej wiedzą, chociaż mogą nic nie wiedzieć, ale i tak najwięcej wiedzą, to znaczy i oni będą
powiedzmy, poprawiać. No, takim przykładem to pewnie jest Trump, tak? To znaczy, powiedzmy, eksperci swoje, i nieważne, czy to są lekarze, czy to są ludzie, to znaczy ze służb, czy powiedzmy, czy to są, nie wiem, ludzie od kosmosu, on i tak wie lepiej. To znaczy, no i on jest takim skrajnym przykładem takiego zwierzęcia, ale to po prostu jest cecha wszystkich polityków, tak? Więc to po prostu jest naprawdę jak grochem o ścianę według mnie. Natomiast, no, także to chyba po prostu strata czasu, więc nawet jakby Janek, czy tam powiedzmy tutaj ktoś z Zuri miał takie pomysły, to raczej będę sceptyczny bardzo, tak? Po prostu wierzę, że trzeba robić swoje, to znaczy nie oglądać się na innych, to znaczy po prostu to tylko można się sfrustrować, tak? Dokładnie. Czy tam jeszcze są może jakieś pytania na Facebooku? Na Facebooku dobrze, to wszystko jest w miarę odpowiedziane. Tak. Ja jestem tam, to znaczy... Dziękuję. Wiecie, no, chciałbym skorzystać z okazji, żeby wam życzyć no, zdrowych, no nie wiem czy wesołych, no, ale jak najbardziej wesołych, bo naprawdę nie ma co zwieszać nosy na kwinta i przejmować się na zapas i coś, to znaczy cieszmy się póki możemy, bo tak naprawdę... Ja dostrzegłem w ostatnich dniach, że może to już są nasze ostatnie 2-3 lata po prostu jakby demokracji i wolności taką jak to znaczy, bo ja widzę bardzo silne oznaki tego, że zmieni się w Polsce ustrój, nie rząd, nie partia, która rządzi, tylko po prostu zmienimy w Polsce ustrój. I to raczej na taki, który powiedzmy przy tej zmianie to tam spadki cen, czy tam powiedzmy pustostany w mieszkaniach i inne, to może być po prostu mały pikuś, no to znaczy, więc mam nadzieję, że nie dojdzie, ale no, mówią też, że nadzieja jest matką głupich, no w każdym bądź razie cieszmy się póki można i liczę na to, że naprawdę największym problemem Polski, Polek i Polaków w najbliższych 5 latach niech pozostanie koronawirus. Bardzo, bardzo tego wam życzę. To jest moje życzenie dla was, dla mnie osobiście, dla wszystkich moich bliższych, żeby koronawirus był największym naszym zmartwieniem na najbliższe 5 lat.